Na początku sam byłem owcą. Lecz później... doświadczenie zaczęło mnie zmieniać. Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską. Gdzie? W dupie. O, widziałem movement. Dobra, gdzie? Na VMC. Nie na tej nowej części, tylko tej, co było. Dobra. Gdzieś przy betonowym płocie. To wbijamy jak widły w gnój. Pod ostrzałem czy nie, dla nas jeden chuj. Jeden, nie. Ciekawe, czy był to na było, nowych. To było trzecie przekazanie. Tak, jak ten znacznik to skasuje, bo on mnie rozprasza. Ciekawe, czy był już na nowych, czy będzie tu szedł. Pod boju spotkaniowym. Ło! Ło, to było. Uważaj tam. O, widziałem zombie biegające. Ty, w pomieszczeniu. No, on zombie zabije. Dobra, idziemy. A tam jest, dobra, zombie tam łazi dużo. W środku jest. Mm-hmm. No, zabija zombie. No i patrz, on sobie tak siedzi i nic nie wie, a tu dwóch typa się na niego patrzy. Tak, no bo zombie się wkurzyło na niego. Chyba wyjdzie, aby się logę. O, widzę w środku gościa, no. Dostał przez ten, przez drzwi. Mam nadzieję, że nie żyje. Nie, schował się. A nie, nie żyje jeden, ale chyba nie był jeden. Jeden leży jakiś. Jest w środku ktoś? Nie wiem. A patrzysz przez okno? To jest zombie. Dobra. A, ktoś tu może być, bo tu jest zamknięte jedno pomieszczenie, wiesz? Jest. Dobra, dobra. Zabijmy. Ładnie, leży. Ładnie, ładna akcja. Ciekawe, czy żyje? Może żyć jeszcze. Ech, to mam sprawdzić. Kiedyś to fajnie pisało, ładnie. Nie, nie żyje. Dobra. Ładnie, wyjaśniłeś gościa. To jest twój lód. Dobra, zamknę drzwi. Dwóch. Dwóch, a może być trzech. Dwie godziny. Dwie godziny, dwóch typa, no. Trochę lutu będzie. Nails, nie wiem, co to można sprzedać. Znaczy, on żył. On żył dwie jego godziny. Życie. Ty, on miał nick, wiesz jaki? No? Monkey. Monkey, ty, myślałem. Małpa! Ty! Tak. A wiesz jaki on miał nick? A nie, to mój dowód osobisty. Dobra, ja patrzę na swój. Dobra, nieważne. On miał... Bernard. Bernard. Ja patrzę na swój i mówię, co jest? Żyję 2 godziny 44 minuty. No ten mój to bieda, to ci się bardziej poszczęścił. A w tej beczce coś jest? Mogę ją otworzyć? No, pusta. On do mnie zobrzyna całowa. No, ale zombie pozabija. Ja jeszcze idę tam, gdzie zaznaczyłem. Aha, dobra, no to dobra, tam grilla chcesz zrobić, nie? Ty, no i jutro się spotkamy tam na grillu, nie? Cześć Monika Weiss, cześć browar, pewnie browar. Spać nie możecie? No właśnie, idziemy zaraz spać. A ile ten twój gość żył czasu? Mój gość żył godzinę 36, Wilson, Bernard, a twój monkey. A czekaj, muszę kichnąć? To ile my już żyjemy, też chyba ponad około 3 godzin. I jak najedziesz na swój dowód osobisty, to masz 2,45. O no, ja 2,30. No cześć browar, cześć Monika, no nie możemy, no już idziemy zaraz spać już naprawdę, bo prawie 3 godziny dwóch gości spotkaliśmy teraz dopiero i udało się wyjaśnić znienacka na szczęście, czyli tak jak się powinno to robić w DayZ, bo tak naprawdę w DayZ, jeśli musisz się z kimś wymieniać ogniem, czyli dawać mu odpalić fajkę, to już jest twoja porażka, bo się, wiesz... To ty powinieneś go pierwszy zobaczyć, nie? Nice, uhuhu i po streamie. Co, ty wywaliło? Oby nie, mam nadzieję, że nie. Chyba działa. No co, ty nie działa? Ty, wywaliło mnie rzeczywiście. Ty, słychać mnie? Słychać, no. Wywaliło mnie z tego serwera. Mnie też, wszystkich, ten błąd ostatnio, nie? Oho, to co, jeszcze wbijamy? Nie wiem, jak chcesz. Okej, wyborze, to może być wyborze. No bo ja mam klucz do policji. A, to dawaj, nie no, jak masz klucz, to wbijemy jeszcze. Czemu nie? To nawet dobrze, że tak mniej. Mój klucz, nie? Mhm. Ja mam connecting, a ty? Też. No, żeby nas konektowało. Connecting people. Już tak, ale przez chwilę było zbanowane przez YouTube. Ty, zbanowane? Naprawdę zbanowali mnie? A tu nagle cały kanał ban. Ale jaja, zbanowane przez YouTube'a. Ale ciekawe za co. Znaczy nie, bo mnie rzeczywiście jakoś rozłączyło teraz. Ale z serwera, to nie wiem. No staramy się ograniczać przekleństwa, ale przekleństwa to przecież to bez przesady. To jak pato streamy są takie, że ja pierniczę. Treści, nie toleruję absolutnie żadnych treści na R i na różne inne rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Nawet nie będę wymieniał, bo jeszcze rzeczywiście dostanę bana jakieś. Ale ja jak berety, nie? 5% baterii. 26. A, bo ja dałem, że to są treści dla dzieci. Zaznaczyłem, że to są treści dla dzieci. No tak. Ja pierniczę, to nie są treści dla dzieci. Wiesz, ja jestem przyjazny rodzinie akurat, ten kanał. Bronimy od promocji wszelkiego rodzaju jakiegoś ustrojka. TTV. Nie no, ja nie ustawiłem tego jako treści dla dzieci. Aha. Jak gościa zastrzeliłem, ty. Ale ja. No to co oni to robią na tym...
na tym YouTubie, no to się nie spodziewałem. To każdego przecież, to na tym polegają gry, nie? Zazwyczaj. Czy się ja w Simsy lubię grać. Ale jaja, ty, no to ciekawa informacja, nieźle. No ale przewrócili, no dobra. Ty widziałeś, zbanowali streama naszego przez twoje treści. Mhm, na pewno. Że niby, i to ten napisał browar, że jak gościa odwaliłeś, to pokazał się czarny ekran i napis, że strumyk został zamknięty z powodu polityki YouTube. Ty, nie możemy zabijać ty. O kurde, ty, nie możemy chyba mówić tak często małpy. Bo ty powiedziałeś, odstrzeliłem mał i jeb. Ty patrz, ty, wywaliło, nie można mówić małpy, ty. Mi też wywaliło ze streama, ciebie też? Ale serio, no, widzisz to? No. Ty, no. Ty, no dobra, ty, to ja tak już nie mówię, ty. Naprawdę. Ale oni są jacyś nienormalni, no przecież my nie mamy na myśli nie to, tak? Ja pierniczę. Napiszę, że okej, już wiem, czego nie możemy mówić. Czy to jak my mamy mówić bez tego? Przecież to jest niemożliwe. Ej, no bez jaj, ty w tym momencie, bo gadaliśmy, nie? No. I w tym momencie, ja pierniczę. Bo YouTube to interpretuje. Czekaj, wyciszę się na streamie może. Działa, tak? Nic nie słychać. Jak my mamy funkcjonować? No dobra. Nie mówimy słowa. No bo już działa strumyk, o dziwo. Browar napisał. Macie czarny ekran ze znakiem drogowym zakazu i napis stream... Na wajle ble ble ble. No dobra, czyli... Dobra, nie mówimy tego słowa. To jak będziemy mówić, kurde? Znowu wywaliło, ja pierniczę. Ty, to nic nie można mówić. Znowu wywaliło streama. Skądzia wszystko. No dobra, idziemy na ten znacznik, tak? Gdzie on jest? O kurde, ale mnie cofnęło trochę. A, może przez muzykę, tak. Może też przez muzykę, a nie przez jakieś te. Ja wyłączę tą muzykę rzeczywiście. Też może być przez muzykę, no. Tylko, że dziwne, że akurat wtedy... Jeszcze ani razu tak się nie zdarzyło. No to koniec z muzyką. No, odbanowali mnie. Dobra, to przez muzykę. Czyli można mówić małpa, nie? I zaraz twój kanał został usunięty. Dobra, wywalę muzykę. A, śmieszne, bo to jest muzyka no copyright, ale widocznie troszeczkę ma. Może nie można używać do zarabiania, może można tak o, ale nie do zarabiania. A oni stream może uznają, że donaty czy coś. To całe szczęście, że muzyka, bo to jeszcze tu bie. Włączę swój album. No, ja płaciłem, właśnie ja ostatnio przelałem im 3000 za tą muzykę. No, ale no nie wiem, no. Pytam, no nie no, 3 złote. Nie, ale masz rację, to muzyka była, no. Wcześniej YouTube się nie interesował, no bo kanał niewielki, mały, aczkolwiek społeczność bardzo, no, najwyższego poziomu, najwyższych lotów. No tak, to masz rację. No to nie problem na szczęście, to dobra. Muzyka fajna, ale no. No może jest jakaś taka no copyright, ale chyba nawet lepiej bez niż taką, ma lecieć taka jak w holu na lotnisku, nie? Na poczcie u fryzjera. No to dobrze, bo już się bałem, że nie będziemy mogli używać słowa określeniu do zwierzęcia, jakim jest po prostu małpa żyjąca na przykład przecież w lasach tropikalnych, tak? I to jest poważny w sumie temat, bo ludzie gonią te małpy właśnie, niszczą ich populację. Dla pieniędzy, wszystko dla pieniędzy. Zęby małpy, skóra małpy, wszystko małpy. To jest poważna sprawa i tutaj na kanale chcemy też przybliżać tego typu tragedie środowiskowe, tak? Co tam znalazłeś? A takiego tam, taką maszynówkę na 308. Maszynówkę na 308, bez komentarzy. Jaką? Ja! Moje? Zabrałem ci to. Ty, na ile to jest? To co, ty tego nie chcesz? Jak nie chcę, tylko ci pokazałem. No kurde, uważaj, bo to mogło mnie trafić. Kurde! Ale dymy. No jeszcze coś. jak się broni swojej broni. Gdzie to rupie były. Nie no, za muzykę tyle pieniędzy, nie no, bez przesady. Później do filmiku można dodać muzykę taką, nawet połowiczną copyright i jest okej. Okay. Tylko na streamie widocznie. Ale dobra, bez muzyki jest też klimat takiej tajemniczości. Bo czasami, bo jak dla mnie to cisza, trzeba umieć grać ciszą też, pauzą, nie? To jest tak zwana gra pauzą. Będziemy tutaj grali tą pauzą. Rozgrywali ją. Właściwie pauza będzie ciekawsza niż jej brak. Ty mi coś tu zaznaczyłeś, gdzie ty biegniesz? Ja, ty jesteś nienormalny na Black Market. Czyli bardzo chcemy dzisiaj zginąć, może i dobrze. Dobra, jak na Helmowy Jar, oglądałeś Władcę Pierścieni, nie? No. Pamiętasz na Helmowym Jarze, jak już Theoden mówi do wszystkich, ten ostatni raz zrobimy szarżę. W pozycji
przegranej. No to my tak właśnie zrobimy i oby przyszedł Gandalf. Gundulf. Gondolfie! Sarumunie! No, żebyśmy Sarumuna nie spotkali. Kuźwa, żeby pana nie dostać. No właśnie przy montażu filmów też, właśnie prawa autorskie, też mi się tam wyświetla, ale jeszcze jak większość utworów jest, że można używać, ale nie można zarabiać tam. No ale już pan Kirlen, no to już jest najpopularniejszy w Polsce twórca DayZ, więc tutaj on już zarabia pieniądze na tym, no i wiadomo. No i wtedy jest problem, nie? Ja jeszcze na filmikach no nie zarabiam, tak? Nie mam ani reklam dla siebie, ani nic. No, bo to trzeba mieć 1000 subskrybentów i 4000 godzin oglądania filmów. Matko boska, często. O, mam nadzieję, że nie uraziłem niczyich uczuć religijnych, za co od razu przepraszam. Nie trzeba mnie ten banować. Na początku sam byłem owcą. Lecz później... Doświadczenie zaczęło mnie zmieniać. Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską? Gdzie? W dupie.